Wirus to utwór w konwencji hip-hopowej, w którym oddaje pokłon swoim najdawniejszym i najdłuższym fascynacjom i wpływom, jakimi jest kultura hip-hopowa i rap, które towarzyszyły mi od najmłodszych lat i do dziś mnie nie opuszczają. Bo jak sobie prześledzę Last FM, okazuje się, że największą ilość utworów, jakich słuchałem, to polski hip-hop. A wszystko to dzięki mojemu bratu Piotrkowi. Wirus to klasyczne braga, w którym podmiot liryczny wychwala swoje umiejętności i reklamuje swoją osobę. Podzielone jest to na trzy części. Pierwsza zwrotka, w której opowiada, jaki jest i jakie cechy go tworzą. Druga zwrotka, w której przechwala się, kim może być, jeżeli druga osoba przystanie na jego warunki. A w trzeciej zwrotce obiecuje i zapowiada, kim będzie, już tworząc kulminacyjny chyba motyw tej opowieści, przeplatany oczywiście refrenami, w których jasno wskazuje na to, że mimo tego, co się dzieje, on i tak dopnie swego. Bo jak zapowiada na początku, z cierpliwością wirusa poczeka na ten moment, w którym z totalną skutecznością zaatakuje. Wirus jest najbardziej agresywnym i najszybszym utworem z płyty. Bardzo lubię grać go na koncertach, bo jest wspaniałym kontrapunktem dla tych wolniejszych utworów. Ten robotyczny syntezator grany przez Szymona Siwierskiego i perkusja Adama napędzają to wszystko w takim speedowym stylu. Niczym bałagan w łóżku po burzy na Jowiszu, która trwa już ponad 350 lat.